Cześć, z strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku ze Sneak Peeków. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nowego epickiego sedmiarza, którym jest Hank. Hank jest taką małą krewetką, która ma kompleks mniejszości i podróżuje tylko i wyłącznie swoją łodzią podwodną. A jego atak polega na tym, że musi napompować taką wielką, ogromną bańkę, która pęka i pokonuje przeciwników. Generalnie za chwileczkę wszystko wam pokażę, ale zanim do tego przejdziemy, chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Ta osoba zgarnia skin do bananowego Colta, a ta osoba zgarnia skin do bananowego Colta oraz 50 zł PSC. Gratuluję! Dzisiaj też macie oczywiście szansę zgarnąć skina do bananowego Colta oraz skina do bananowego Colta oraz 50 zł PSC. Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie, pisz kod Farel do sklepu, w komentarzu napisz Hank to krewetta, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, a wyniki ogłoszę w następnym odcinku. Przed wami kapitan krewetta! Moi kochani, spójrzcie na tego kozackiego Hanka. Mega śmieszna postać, ale powiem wam szczerze, że chyba wcale łatwo nią się nie będzie grało. Ja generalnie szanuję za takie pomysły. Ja bym w ogóle nie wpadł na taki pomysł, żeby zrobić małą krewetkę w łodzi podwodnej. Ale od tego mamy Supercella, oni zawsze nas zaskoczą. Na samym początku, moi drodzy, przeczytajmy sobie, o co chodzi w tym zadymiarzu. Jak on się zachowuje, jakie ma ataki i tak dalej. Jak widzicie, ja na Hanku już mam wbity 11 poziom mocy. Niestety nie mogę zejść niżej, bo sobie go odblokowałem prędzej, wymaksowałem tą postać, ale gadżetów i start powerów jeszcze nie mam odblokowanych. Moi drodzy państwo, Hank, tak zwany choke, rzadkość epicka. Czy ten zadymiarz ma kompleks mniejszości? Hank rzadko kiedy opuszcza swój przerośnięty czołg. A, czyli to jest czołg. Podwodny czołg. Ja myślałem cały czas, że to jest łódź podwodna, bo wygląda jak łódź podwodna, nie? Krewetta w czołgu pod wodą. Ciekawa sprawa. Dobra, sprawdźmy sobie tutaj statystyki zadymiarza. Punkty życia 9000, ale oczywiście na tym maksymalnym 11 poziomie. Szybkość ruchu normalna. Atak balonowy wybuch. Im dłużej przytrzymasz atak, tym groźniejszy będzie wybuch. Czyli rozumiem, że trzymamy atak tak długo, aż ta bańka, którą on wytwarza, nie pęknie, albo samemu puszczasz i ona pęka. Za chwileczkę sprawdzimy, czy faktycznie można tak trzymać długo, a sama pęknie. Obrażenia 3000, zasięg króciutki z podstawowego ataku, szybkość przeładowania bardzo szybka. Jestem ciekawy w sumie, ile on ma tej amunicji. Super atak to rybne torpedy. Hank wystrzeliwuje rybne torpedy we wszystkich kierunkach. Obrażenia 6 razy 1500. Wyobraźcie sobie? 6 rakiet po 1500 damage'a w różnych kierunkach. Będzie nieźle. Na pewno będzie nieźle. Więc co? Zagrajmy sobie na początku mecz treningowy bez żadnych gadżetów star powerów. Zobaczymy, jaki tryb nam jeszcze dobierze. Gorąca strefa. Niech będzie. Dlaczego by nie? Okej, ta postać w sumie jakaś super szybka nie jest. Zobaczcie, jak ona się porusza. Przytrzymujemy. Aha, tak ta bańka rośnie i puszczam. I po 2,5 tysiąca uderzyłem. Czy mogę bić przez ścianę? Bum! Tak, spójrzcie! Damage można zadawać też tą bańką przez ścianę, ale kozak. Dobra, i tu wchodzimy i dajemy ulti. Ulti! Bomba, poleciały, poleciały. Ulti kolejny, aha. Mega szybkie są te rakiety, nie ma co gadać. O kurczę, okej, o kurczę, o kurczę, o kurczę. A, ja mam jedną amunicję. Spójrzcie, jedna amunicja. Ciekawe, czy będę tak trzymał długo, aż pęknie. Tylko za chwileczkę, teraz. Przytrzymujemy. Balon urósł na maksa. Ciekawe, czy pęknie. Trzymam cały czas, aż do pęknięcia. Tak, pęka, ale policzmy, ile sekund potrzebuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej, łącznie 7 sekund od zaczęcia pompowania balonu pęka nasza bańka. Bardzo długo. Im dłużej bańkę przytrzymamy, tym zadajemy większy damage. Ciekawie to wygląda, ale będzie to oporna postać na początkowym poziomie mocy. Sprawdźmy sobie gadżeciki. A więc tak, balony wodne, pierwszy gadżet. Następny balonowy wybuch spowalnia również wrogów. To jest fajne. Kupujemy. I wybierzmy sobie też pierwszy star power. Po naładowaniu balonowego wybuchu do ponad 80% Hank zyskuje 20% więcej szybkości ruchu. O proszę. No, ze star powerami to już gierka będzie wyglądała pewnie inaczej. No to lecimy. Modyfikatory oczywiście są dostępne, czyli gramy nowy tryb, który będzie dostępny wraz z nową aktualizacją. I w tym trybie, moi drodzy, żyćko nam nie rośnie. Jakbyśmy chcieli tak zespeedrunować, otwierać skrzynki, klikam na szybko, patrzcie, po 750 bije na 11 poziomie. Czy to jest szybkie? Bardzo wolne otwieranie. Weźmiemy jednego power cubesa, byśmy naładowali na przykład balona. Bomba! 3000. Okej, 1500. No, powiem wam tak! Trzeba uważać i to bardzo, bo łatwo jest się tutaj przejechać tą postacią. Dobra, dobra, dobra. Jest brok. Na przykład ma 4 koła. Pęka bańka, bum! I rakieta!
Dostał 1500, pięknie. Kroimy hot doga. Hot dogi w tym trybie nas leczą. Jeżeli ktoś nie oglądał ostatniego odcinka, klikamy teraz sobie gadżet i teraz rozumiem, że spowolnimy sobie zadymiarza. Ok, jest El Primo. Bum! Tak, został spowolniony. Nie dość, że został. Dostał 3900. No to jeszcze dobiłem tą max. Myślałem, że jej nie sięgnę. O, zobaczmy sobie cieszynkę. Ok, zakręcił się jak babci słoik. Wyskakuje. Ja ci dam. Fajny ziomeczek. Naprawdę mi się podoba. Ale teraz, moi drodzy, wejdźmy sobie i wybierzmy jego nowy skin. Hank Rickin. Tak bym go nazwał. Czyli Hank ma teraz nowy hełm z płetwą na czole. Jego statek ma dwie takie fajne torpedy w kształcie rybek. Zęby takie namalowane niczym kiedyś na takich samolotach wojskowych. Fajnie to wygląda. Podoba mi się ten skinek. Sprawdźmy sobie jeszcze poziom mistrzowski. Okej, tak wygląda poziom mistrzowski. Mamy tutaj oczywiście te wszystkie odznaki i tak dalej. I mały sierżant, tytuł gracza. Tak to się nazywa. Mały sierżant. Śmieszne. Zagrajmy sobie jeszcze jeden meczyk. Tym razem w trybie duo i przetestujmy dokładnie ten gadżet i ten star power. Lecimy od razu na sam środeczek, bo mamy naprawdę sporo skrzynek. Ja jestem w drużynie z Lolą. Może być, może być. Mamy jakieś tutaj emotki. Tak, są emotki. Mamy też jakieś spreje, oczywiście, że tak. Spójrzcie na to. A, myślałem, że nie będzie sprejował, jednak sprejuje. Dobra, wchodzimy, otwieramy skrzynki, boom! Okej. O kurczę, o kurczę. Spowolnijmy tego Rico. Nie trafiam. Nie no, jest tragedia, moi drodzy, jest mega tragedia, jeżeli chodzi o granie. Tą postacią, patrzcie, sięgnę go, boom! Dostał. Dobra, muszę się uchylić. Boom! Nie trafiam! Dobra, moja Lola padła. Aha! Ona ma 8 power cubesów, a my tutaj gramy na hot dogi. No to nieźle. Bomba! Dostaje! Ładnie przyjęła. I patrz, ja mogę ją tak zaskoczyć. Bomba! Dostaje! I torpeda! Torpeda! Dobra! Leży! Wielkie starcie! Mordeczko, weź te power cubesy. Ja odpalam gadżecika, żeby kogoś zwolnić. Jestem mega ciekawy, ile przy 10 power cubesach na full balonie walę damage'a. Uwaga! 3, 2, 1... Po! 6300! Niesamowita sprawa! Dobra! Tego ośmiobitowca bym nie pokonał na hita. Bum! 6300. Ta postać będzie mocna. Jeżeli gramy na przykład duo, o wiele łatwiej się gra. I zobaczcie, teraz mamy nowe tutaj jakby zakończenie gry. Mamy ile damage'a zadałem? 24k zadałem i 3 eliminacje. I o co tutaj chodzi? Aha, ile razy się wywróciłeś na plecy? Ja wywróciłem się na plecy 0. Fajne. Kolejnym gadżetem jest barykada. Hank ponosi 40% mniej obrażeń przez 3 sekundy. Ładunki na mecz 3. Czyli to już bardziej się przyda do gry na solo. I drugi star power to kryć się. Hank ponosi 20% mniej obrażeń, gdy jest przy ścianie. Co? Jaki dziwny star power. Jak możemy określić, kiedy postać jest przy ścianie? Po prostu stoimy blisko ściany i to w ten sposób działa? Czy będziemy mieli na przykład nad głową jakąś dodatkową, nie wiem, osłonkę? Wtedy nam się osłonka pojawi? Zagrajmy jeszcze raz i sprawdźmy to. Okej, jesteśmy z Jessie w drużynie. Całkiem spoko. No i podchodzimy do ściany. Poczekajcie, niech minie nam taka aura. Podchodzimy do ściany i co? Patrzcie. Normalnie jak stoję przy ścianie, pojawia się nad nami taki bąbelek. Zarąbiście, bo myślałem, że to nie będzie oznaczone na mapie i nikt z nas nie będzie wiedział, czy mamy star power, czy nie, a jednak się zdradzamy. Ciekawe rozwiązanie, bo teraz wiecie, stoimy przy ścianie i my przez ścianę możemy atakować. Mega fajna meta, bomba. Leżysz. Gadżet. Nie dość, że otrzymuje mniej obrażeń. Dobra, pokonałem go. Ta postać będzie teraz mocna, jeżeli będziemy mieli star power i gadżet, bo patrzcie, gadżet daje. I on co mnie tam bił? Bardzo słabo, nie? Aha, odbił się, XD. Dostajesz, wariacie, dostajesz! Gadżet! I przy ścianie stoję jeszcze! Bomba, bomba, gadżet! Star power! Ulti! Czy co tam jeszcze? Nie padaj mi tylko, Jessie! Bo będzie przypał, Leksik, żyj! Gdzie ty idziesz? On cię ma na kopa! On cię ma na kopa! No i widzicie? Tak to jest, ale chociaż zobaczyliśmy sobie, jak wygląda nowa Jessie. Zagrajmy ponownie. Czyli można powiedzieć, że Hank może być takim tankiem, jak wrzuci gadżet i stoi przy ścianie i załóżmy, akurat widział cię kruk. Wyobraźcie taką sytuację, jest jeden na jeden, widzi was kruk. Ty masz jeszcze dostępny gadżet i masz star power, że wzrasta ci tarcza, kiedy stoisz przy ścianie i kruk na was skacze. To on tak naprawdę cały damage, który miał zadać, ma tłumiony. Bo zobaczmy, po ile mnie bije. 2000, a dobra, nie zobaczymy tak, bo już padłem niestety. Na jakiejś postaci to przetestujmy. O, jest i kruk. 720 mnie zaatakował.
te hot dogi się też respią. Dobra. Dobra, Bonnie uciekła. Ale tak ją robię. A nie trafiam, nie trafiam. Gadżet, gadżet. Dobra. Stoimy przy ścianie. Poko po ile bije? 1500. A jak odejdę od ściany? Uderz, uderz. 1300. Czekajcie. 1058 to było. 1058, kiedy stoję przy ścianie, a 1300, kiedy nie stoję przy ścianie. No to jeszcze chciałbym zobaczyć, panie Poko. A, kurczę, muszę mieć jakiegoś hot doga, żebyś mógł mnie przeatakować. Chyba, że już masz więcej parkiupsów. Ma więcej parkiupsów, więc nie ma sensu. Leczymy się. Dajemy gadżet. Staję przy ścianie. No nie, pokonam ją! Dobra. Bonnie, dawaj! Czekam na ciebie, Bonnie. Czekam. Skacz na mnie! Dobra, ona pęka. Dramat jest z tymi botami. Dobra, rakietą go zabijemy. Puu! Ach, nie trafiłem. A dobra, mocna postać. Ale musimy mieć ją na max poziomie oraz wszystkich star powerach i gadżetach. Jeżeli wam się dzisiejszy odcinek podobał i Hank wam się podoba, chcielibyście mieć takiego zlemiarza, zostawcie łapkę w górę, że jesteście nowi, subskrybujcie kanał. No i wbijajcie wszyscy na pixyshop.pl po przekozackie koszulki oraz gadżety. Link do sklepu macie w opisie. Na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się, hej!